Rozmowa polskiego Radia 24. Senator Aleksander Poczki, i państwo, i moim gościem. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie senatorze. Kłaniam się. Dodam od razu ubiegający się o reelekcję, żeby nie było wątpliwości, także możemy od razu kampanię wyborczą rozpocząć. Trudno co robić. Rozpoczął ją dziś również przewodniczący komisji do spraw zbadania wyłudzeń podatku VAT, Marcin Chorała, wnosząc wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu dwoje premierów. Jak również dwoje ministrów finansów, którzy zasiadali w rządach POPSL. Bardzo mi się podoba pana stwierdzenie, że właśnie oto pan przewodniczący Chorała rozpoczął kampanię wyborczą, bo jest to czysta czysta polityka, to jest czysta kampania wyborcza, nie mająca absolutnie nic wspólnego z jakimikolwiek realiami. No jak to nie? Panie senatorze. Ja posłużyłem się prawie, że cytatem ze Kopacz, zajawiając wątek, ale to nie jest polityka. To skutecznie. Ale to, co dzisiaj mówił przewodniczący komisji Marcin Chorała, to wierzy się włos na głowie. Rząd PO wiedział o tym, że są wyłudzenia VAT. Wiedział, że one idą na szeroką skalę. Panie redaktorze, rząd Platformy... Nie zrobił nic. Nie, to jest nieprawda. Nieprawda. Nie zrobił nic. Nieprawda jest ustawa, za którą sam głosowałem, odwrócony VAT. Blokowanie właśnie. Na co? Na złom? Słyszeliśmy wątek ze złomem związanym. Nie tylko. Gdzie środowiska związane akurat z tą branżą mówiły, że kanty idą dalej. Były Panie redaktorze, były. Jeszcze raz powtarzam, to akurat platforma obywatelska rozpoczęła te działania i swoją drogą ja zawsze zastanawiam się w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość chwali się uszczelnieniem tej niby dziury Watowskiej. Na ile są to działania? Skuteczne, rzeczywiście systemowe, a na ile jest to nieszczęście tysięcy firm w Polsce, ponieważ zablokowano skutecznie firmom z VAT-u. Zaraz, 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 panie senatorze. Bo to troszeczkę koliduje z narracją Platformy Obywatelskiej, że ten jednolity plik kontrolny to wprowadziliście wy. No i jak to się ma do rzeczywistości? plik kontrolny to jest zupełnie co innego. No jak? No to jest właśnie rozwój firm. Nie, 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 nie. Jednolity plik kontrolny to jest jedna rzecz, natomiast to, o czym ja mówię, to jest zupełnie inna rzecz. Ta inna rzecz polega na tym, że po to, żeby nie blokować gospodarki i nie blokować eksporterów, system do tej pory był taki, że zwracano wad i kontrola, znaczy wierzono. Wierzono firmom. No i tak to wyglądało. To dzisiaj Marcin chorała ładnie opisał. 70 tysięcy kosztowała jedna cysterna. 5 tysięcy w najgorszym wypadku było kary, Czyli panie senatorze, 65 tysięcy, jedna cysterna. Ale niech pan mi da skończyć. I teraz pomiędzy uczciwymi firmami na pewno zawsze zdarzają się złodzieje. Natomiast podejście rządu Prawa i Sprawiedliwości jest odwrotne. Uważamy Was wszystkich za złodziei, nie zwracamy Wam VAT-u po 3, 4, 6 miesięcy, ale oczywiście, że tak jest. No właśnie, tak to nie jest. W związku z tym mamy dwa sukcesy. Pierwszy sukces to jest taki, że jak nie zwracam VAT-u, to trzymam to na rachunkach i można ogłosić, tak jak to wcześniej ogłaszał pan premier Morawiecki: mamy wielki sukces, ponieważ VAT mamy tyle i tyle VAT-u. No Tylko problem polega na tym, że po zrobieniu tych wszystkich kontroli po roku, półtora trzeba będzie ten VAT zwrócić, natomiast firmy po drodze wysypują się. I jeżeli weźmie pan jakiekolwiek statystyki, to w tej chwili ilość firm, które położyły papiery w związku z brakiem płynności, jest bardzo duża. Dużo większa niż wcześniej. Ja słyszałem, że to ze względu na ZUS. Pan idzie teraz nas przekonywać, że chodzi o podatek od towaru i usług. To jest blokowanie środków dla eksporterów, którzy muszą czekać na swój VAT. To są firmy, które nie oszukują nikogo, ale w związku z tym z tą filozofią, którą panu przed chwilą przedstawiłem, podejścia urzędów skarbowych w tej chwili w ogóle Ministerstwa Finansów. wie pan, że jest mniej kontroli w ogóle niż za waszych czasów. No tak, ponieważ jeżeli zatrzymamy i nie oddajemy przez rok półtora watu różnym firmom, to możemy robić te kontrole dużo wolniej. Ale że teoretycznie ten jednolity plik kontrolny, który próbowaliście wdrażać w życie, to było coś genialnego, tylko zapomnieliście o drobnym drobiazgu, że trzeba go w jakiś sposób skorelować z centralną bazą. A to było takie teoretyczne. Każdy sobie mógł tam na komputerze swoim to trzymać, natomiast nie było żadnego łączenia z centralną ewidencją. Jeszcze raz, panie redaktorze, możemy tutaj się przerzucać, jeszcze raz panu mówię. Chciałbym i myślę, że historycznie kiedyś się dowiemy, na ile prawo i sprawiedliwość cokolwiek uszczelniło, a na ile sfinansowało się brakiem zwrotu przedsiębiorcom VAT-u i przełożeniem tego zwrotu o półtora roku. I ten cykl któregoś dnia wróci. On Być może tak. Być może ma pan rację. Nie będę tego negował w żaden sposób. Ale fakty są takie, że deficyt budżetowy za zeszły rok to jest 10 miliardów złotych. Budżet na przyszły rok ma być już bez deficytu. To chyba o czym świadczy. Może być to również tym, to o czym ja mówię. I zobaczymy, czy te założenia, które w tej chwili są, to sprawdzą się w przyszłym roku. I jeżeli będzie tak za rok, że rzeczywiście to wszystko się sprawdzi, to ja tutaj przyjdę do pana redaktora i powiem, tak jest. No to Pan miał rację, a ja nie miałem racji. Tak jest. Ale rozumiem, że jeżeli okaże się, że jest zupełnie inaczej, to zaprosi. I powiem tak, senator Aleksander czyj miał rację. To jesteśmy mówiąc. Dziękuję. Słowo Mirnojman. A zaraz. mogę jeszcze ostatnią rzecz powiedzieć co do trybunału stanu dla Ewy Donalda Tak jest. Tak jest. Absolutnie uważam, że to jest reakcja na pokrycie afery na pokrycie afery dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości. Nie może tak być. Nie może tak być, panie senatorze. to musicie się zdecydować, bo to jest tak. Tutaj rzekomo to ma przykryć aferę byłego ministra Piebiaka, wiceministra. Natomiast to samo słyszę, jeśli chodzi o Inowrocław. W Inowrocławiu są już maile, wymiana korespondencji między posłem Breizą a jego ojcem, który jest prezydentem. Także no tego się nie da już zaczarować da się zaczarowiać dzisiejszą prasę i to, co mówi pani Emilia Emilia, że od kogo i ile dostawała nie za Zachem tkwi problem. Chcieliście ukamienować ziobrę, nie udało się, nie wyszło w żaden sposób. Pani Emilia mówi wprost. Zioby, ona na oczy nie widziała, w ogóle nie kojarzy człowieka. Rozumiem tak między nami, że w związku z tym wszystko w Ministerstwie Sprawiedliwości jest w porządku. Nie, ja nie mówię, że jest w porządku, wręcz przeciwnie, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że trzech czy też. Troje przedstawicieli najwyższej nadzwyczajnej kasty zrobiło wstyd całej kaszcie nadzwyczajnej. Łatwie to ująłem, panie senatorze, pan to przyznaje jako prawo. Pańskie stwierdzenie obraża pana inteligencję, w którą ja bardzo głęboko wierzę. Ponieważ odwrócenie kota do góry ogonem do tego stopnia, żeby powiedzieć, że parę osób, a moim zdaniem jest paręnaście, które wybrał sobie... Jako najbliższe środowisko i najbliższych współpracowników, pan minister Ziobro, jak się wylało mleko i okazało się, że oni robią rzeczy. no To są paskudne rzeczy, ponieważ taki hejt i założenie czegoś takiego jest paskudne. Jak to się wylało, to wychodzi pan minister Ziobro i zamiast powiedzieć: Bardzo przepraszam, dobrałem sobie takich, a nie innych współpracowników i ja wszystkich przepraszam. To jest, to jest. Dowód, że ta kasta jest... On Jego ludzie są dowodem na to, że ci pozostali są nieuczciwi? Ponieważ odwołał się pan do mojej inteligencji, to ja muszę się odwdzięczyć. Pan w swojej inteligencji również ma świadomość tego, że czy by Ziobro wyszedł i powiedział cokolwiek, czy by nie wyszedł i nie powiedział cokolwiek, i tak i tak Ziobro musi odejść. Ale panie redaktorze, ale ja myślę, że to jest duży kłopot tak już na marginesie mówiąc dla pana ministra Ziobry, ponieważ ta sprawa nawet jeżeli będzie zamiatana pod dywan czy lekceważona przez media publiczne, któregoś dnia w obliczu podgryzania się i wojny podjazdowej z panem premierem Morawieckim zostanie któregoś dnia mu wystawiona po to, żeby pozbyć się go. Prędzej czy później za. Ale przekazem partyjnym pan poszedł. Powiedział pan, że media publiczne sprawę ironizują czy trywializują, a pan w medium publicznym właśnie o tej sprawie mówi. Ale ja mówię o tym, jak pan do niej podchodzi. Ale nie jest wstyd za tych sędziów, którzy czegoś takiego się dopuścili. Ja w sposób... ja mogę tylko przeprosić, że... Ja w sposób taki ogólny do tego podszedłem. Co mam powiedzieć? Rozmawia pan redaktor ze mną wiele razy. Czy ja mówię przekazem medialnym? Nie. No tylko pan wtrącił ten wątek taki, że media nie. Mogę pana zapewnić tutaj... Panie Nie będę się zaprzysięgał, ale nie przeczytałem tego. po To jako prawnika pana zapytam. Czy wszyscy sędziowie są tacy, że wyciągają sobie na światło dzienne, kto jest czyim ojcem, kto z kim, dlaczego, jak i po co i na co? Oczywiście nie. Dziękuję za to, co pan powiedział. Bo powiem szczerze, miałem już obraz i ogląd sytuacji naprawdę fatalny. Panie redaktorze... Wie pan, że sędzia Piebiak był już za czasów Platformy Obywatelskiej oddelegowany przez Justitię do Ministerstwa Sprawiedliwości? Panie redaktorze, ja rozumiem, że pan sędzia Piebiak właśnie wyleciał z sani, które gonią wilki... I W związku z tym dzisiaj można o nim mówić, że oj przyszedł ze złego kręgu. A problem polega na tym? Nie, nie. Przyszedł z justycji. Przyszedł z Nawet z tym szefem justycji to się bardzo dobrze znali. Czyli ja rozumiem, że wewnątrz justycji, jak w każdym środowisku, była rywalizacja co do tego, kto jest szefem justycji i tak dalej. No kto z kim? Dlaczego na co? I w związku z tym moim zdaniem tak samo można powiedzieć, że pan minister Ziobro doszedł do wniosku, że człowiek taki, który wszystko wie o justicji, bo tak jak sobie tutaj siedzimy, możemy się lubić albo nie, możemy się cenić albo nie, to ja nie mam żadnej szansy, żeby powiedzieć o panu, co pan zrobił złego, ponieważ nie znamy się prywatnie, i tak samo pan prywatnie o mnie nie wie nic. Związku tym o panu prywatnie same dobrze nie słyszałem. Ja o panu również. No widzi Pana. Pan tylko to słyszał. Natomiast wyjęcie takiego człowieka jest zabiegiem bardzo prostym. Wyjmujemy kogoś z wewnątrz, on wszystko wie. No bo pan Ziobro, pan minister Ziobro nie miał żadnej szansy samemu bądź ci pozostali. Uderzyć tak mocno. W niewygodne stowarzyszenie sędziowskie. I kto mógł to zrobić? Mógł zrobić to sędzia. sędziego, a najlepiej tego sędziego, z którą on jest w trakcie sprawy rozwodowej. Ale czego byśmy nie powiedzieli senatorze, ale pan wie, jak to wygląda. Czego byśmy nie powiedzieli o mechanizmie, to naprawdę wylatywali ministrowie za dużo mniejsze rzeczy. Pamięta pan, jaka była reakcja. Jak popełni samobójstwo za Pamiętam, ale wie pan, z drugiej strony. A tu mamy trzy bardzo podejrzane. I powiem panu szczerze, nawet Świąkarski nie wyleciał, tylko Świąkarski sam się podał do dymisji. Natomiast jeśli chodzi o Świąkarskiego, to powiem szczerze, że ja mam o tyle. Pewien dyskomfort, jeśli chodzi o byłego ministra sprawiedliwości, właśnie pana profesora Ćwiąkarskiego, a mianowicie taki, że chociażby Tomasz Komenda za jego czasów, kiedy on był ministrem sprawiedliwości, siedział. Po czym pan świąkarski podjął się bycia pełnomocnikiem pana Komendy? No sytuacja dla mnie taka trochę dwuznaczna. Tak, tylko to... zaraz, jeżeli jest jakakolwiek dwuznaczność, to ona jest następcza. Jeżeli w ogóle możemy mówić o następczości, o prawie, ale półtorej minuty nam zostało, to ja muszę skutecznie teraz, proszę mi powiedzieć, czy jeżeli są już dokumenty, materiały na to, że ojciec i syn wino Wrocławiu, syn notabene, który jest szefem pańskiego sztabu wyborczego, dokonywał hejtu i popełniał hejt, powinien być dalej tym szefem, czy nie? Dokumenty. No, korespondencja mailowa między ojcem i synem. Jeszcze paroma innymi redaktorze. Są jeszcze zeznania świadków. Pan każe mi zreferować i odpowiedzieć na... Pytam się tylko, czy panu to pasuje. Pan mi każe odpowiedzieć na pytanie... Nie każe, panie senatorze. Namawiam ja pan, żebym skomentował sprawę, która jest z dnia dzisiejszego, o której nie znam. Ja jej nie skomentuję. Nie, sprawa z dnia Wrocławia ciągnie się już latami. To jest sprawa faktur. To jest sprawa faktur między innymi, które były wystawiane na lewo, właśnie też z VAT-em, żeby było ciekawe panu tylko i wyłącznie panie redaktorze skomentować jeszcze raz sprawę dotyczącą ministerstwa sprawiedliwości no jasne. rozumiem szanuję że 30 sekund jeszcze zostało na koniec jeszcze jedno pytanie a zarzuty które pojawiły się w związku ze Sławomirem Nojmanem jakoby miał przyjmować meble w formie łapówki odpowiem w 30 sekund 8 lat temu chyba tak Mogę się mylić, albo 8, albo 4 lata temu pojawiła się tak zwana afera billboardowa. I w tejże aferze billboardowej bardzo prominentny polityk Prawa i Sprawiedliwości, dzisiaj w ogóle na piedestale, stwierdził, że tam było jakieś finansowanie platformy poprzez aferę billboardową, właśnie związaną z tym, że PZU. Ja bardzo, bardzo bardzo chętnie będę czekał i będę obserwował ten proces który wytoczy Poseł Neumann. To co zapowiedział notabene Jestem jestem przekonany że po raz drugi po raz drugi Dokładnie w sprawie PZU ludzie z Prawa i Sprawiedliwości dostaną to jest kwestia PZU to jest kwestia jeszcze prywaciarza, który w PZU był ubezpieczony, i właśnie na to powoływał się Sławomir Neumann. Także tutaj jest zależność, korelacja nie Zobaczymy, zobaczymy. Aleksander Pociej, senator. Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, był państwo i moim gościem. Bardzo dziękuję, czas na serwis.